Według radnego Prawa i Sprawiedliwości Pawła Hreniaka nie wiadomo, kiedy powstanie ostatni odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia. Radny zwraca uwagę na fakt, iż podczas posiedzenia Komisji Budżetowej Jerzy Michalak twierdził, że dla województwa priorytetem jest budowa jedynego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia. Radny dopytuje stąd, co z kolejnym fragmentem. Wschodnia obwodnica Wrocławia, inwestycja, która obok budowy nowego szpitala onkologicznego jest najistotniejsza z punktu widzenia mieszkańców Dolnego Śląska. Inwestycja, która została podzielona na trzy odcinki. Mamy odcinek środkowy, który jest już gotowy, Bielany, Żerniki Wrocławskie, Łany. Czekamy cały czas na odcinek południowy, Żerniki Wrocławskie, Bielany i czekamy również na odcinek północny, Długołęka, Łany. Radny PiS sugeruje, że szybko on nie powstanie, a na pewno nie do 2020 roku. Jak wcześniej zapowiadano, tu cytujemy, obawiam się, że tego brakującego odcinka nigdy nie uda się wybudować. Powiedziałem podczas posiedzenia komisji tylko tyle, że rozważamy kolejność budowy jednego bądź drugiego odcinka, nie zaś, że będziemy budować wyłącznie jeden. Cały czas, i to podkreślam od samego początku, jesteśmy zdeterminowani, żeby dokończyć wschodnią obwodnicę Wrocławia, ale z uwagi chociażby na protesty mieszkańców Wysokiej musimy dokładnie przeanalizować kolejność budowy poszczególnych odcinków. Już dziś wiemy, że południowy odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia, czyli od Żernik Wrocławskich do Bielan, nie powstanie do roku 2020. Jest to data niezwykle istotna i ważna. Jak doskonale Państwo wiedzą, w tym roku właśnie kończą się pieniądze unijne. Ale oczywiście radny Hreniak nie bierze pod uwagę także procesu inwestycyjnego. Coś, co się zaczęło w 2018 na przykład, jest finansowane ze środków Unii Europejskiej, może być z tych środków finansowane, a dokończona budowa po 2020 roku. A zatem to nie data rozpoczęcia czy zakończenia inwestycji decyduje o tym, z jakich środków będzie dany projekt realizowany. Priorytetem władz województwa dolnośląskiego w najbliższym czasie są budowa dróg dojazdowych do mostów w Ciechanowie i Brzegu Dolnym, a także budowy jednego z dwóch brakujących odcinków wschodniej obwodnicy Wrocławia. Koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u deklaruje chęć budowy całej obwodnicy. Było wiele już dat nieprzekraczalnych terminów, w których ta obwodnica miała powstać. Przypominam, że pierwszą taką datą był rok 2012. Obwodnica miała być gotowa na euro. W przeciwieństwie do pana radnego Hreniaka, osoby, która działa w opozycji, która nie ma żadnego wpływu na to, co dzieje się w województwie, ja muszę swoje słowa cedzić bardzo odpowiedzialnie. A zatem gdybym Państwu teraz powiedział, że na pewno do 2020 roku będzie gotowa obwodnica, to postępowałbym nieodpowiedzialnie. A co byście Państwo zrobili, gdyby ta obwodnica powstała w 2021? Mogę powiedzieć dzisiaj na pewno tylko tyle, że są środki już teraz na budowę jednego z odcinków i że zarząd województwa zrobi wszystko, żeby obwodnica powstała do końca 2020 roku. Teraz kierowcy mogą jeździć dwoma odcinkami obwodnicy, 8-kilometrowym fragmentem z Siechnic do Łanów oraz 5-kilometrowym z Siechnic do Żernik Wrocławskich. Do zbudowania zostały jeszcze 7-kilometrowy odcinek z Żernik do Alei Karkonoskiej we Wrocławiu i Bielan Wrocławskich, a także 8-kilometrowy z Łanów do Długołęki. Najbardziej problematyczna jest budowa odcinka z Żernik do Bielan.